Przesadzarka najpierw wykonuje otwór w planowanym miejscu posadzenia drzewa. A potem, przemieszczając się sprawnie po trudnym terenie, podjeżdża do rośliny, którą trzeba przesadzić. Ostre noże płynnie wykopują drzewo, które po chwili ląduje bezpiecznie w nowym miejscu. A jego bryła korzeniowa idealnie pasuje do nowego dołka. Trzeba to dobrze zlać wodą, żeby w te, bo tam mogą być szczeliny gdzieś tam głęboko, tak. Żeby to wszystko zamulić. Tak jest. No i przy każdych okresach suszy to drzewo będzie priorytetowe do podlewania, bo ono będzie bardzo wrażliwe na wszelkie susze. Teraz tak z ręką na sercu. Nie jest to ryzykowny termin na przesadzanie? Jest ryzykowny. O tej porze w maju liściastego krzewu czy drzewa nie przesadzałbym, chyba że jest naprawdę bardzo małe. Tutaj jeszcze nie ruszyła ta jodła nie ruszyła, więc ona pewnie w tym roku ten zabieg spowodował, że jeszcze się spóźni ona z tą wegetacją. Przyrosty będą malutkie, ale przeżyje. A dużo takich operacji w ogóle musicie przeprowadzać? No dużo, bo to jest często taka loteria, jak sadzimy. Niektóre rośliny nagle rosną bardzo szybko, inne bardzo słabo i okazuje się, że no, trzeba przemodelować jakąś tam kompozycję roślinną. I akurat ta maszyna jest świetna, mogę przesadzać nawet dwumetrowe, trzymetrowe okazy. W szczególności wtedy, jeżeli one są w miarę świeżo posadzone. Później, nawet jeżeli by ta jodła była jakaś karłowa, ale miałaby załóżmy 20 lat czy 30, to pod ziemią te korzenie już nie są w tym promieniu tutaj w większości, tylko one są już o wiele szersze i wtedy tych korzeni włośnikowych tutaj przy... Właściwie nie ma. Prawie, że nie ma. Generalnie przesadzamy w okresie bezlistnym. Od powiedzmy listopada, grudzień, styczeń, bardzo dobre momenty. Byleby ziemia nie była zmarznięta, tak, prawda? Do kwietnia.